Potrafi wstać lewą nogą. Jak to robi w tym wieku? Po prostu już wam tłumaczę. Wieczorem po prostu bawi się z kotkiem, przyjacielem swoim Barabara, prawda? I zasypia sobie. I wtedy wstaje normalnie, jak śpi z głową na poduszce, wstaje normalnie prawą nogą i ma dobry humor. O ile oczywiście nie wdepnie w kuwetę. Jest. Witajcie. Dzień dzisiaj fatalny za oknem. Ja zanim wam powiem dzień dobry w ogóle, to muszę wam powiedzieć rzecz dużo gorszą. Otóż Beatka wstała lewą nogą dzisiaj i poszła. Tyle zadymy od jedną głupią skarpetkę. Czy dwie, no. Już tam. W ogóle przecież zawsze się wstaje tą samą nogą, nie? Jeżeli masz jakiś układ taki w miarę stały, z żoną łóżko na środku, prawda? Ona z tamtej, ja z tej, tak u nas mamy, nie? No więc ja zawsze wstaję prawą nogą, bo to normalne, że to pierwsze to prawa, nie? Ona śpi z tamtej, no i przeważnie wstaje lewą. Więc wmawianie komuś, że wstał lewą nogą, skoro nawet nie mógł wstać lewą nogą, prawda? Bo jak? To jest po prostu chamstwo. Tak jest ustawione łóżko, po prostu tak wstajemy i nie zmieniamy się miejscami w łóżku, więc zawsze stajemy tymi samymi nogami. Przecież nawet po seksie, nawet, dobra, przypuśćmy, że byłby seks, przypuśćmy. To po tym seksie, prawda, i tak tego, prawda, tego, to i tak potem na rano kładziemy się na swoich miejscach, wracamy, odwracamy się plecami, zasypiamy sobie, żeby mieć swoje miejsca, żeby chociażby nie pomylić tych szklanek tam z zębami, co są, czy tam ze sztucznymi sękami, co tam, kto tam sękacze trzyma, czy zęby w szklankach, to już ja nie wnikam. Tu jest łóżko na środku i śpimy razem, prawda? Ale taka sama sytuacja jest, jeżeli jest łóżko pojedyncze, prawda? Jest pod ścianą. I zobaczcie, tutaj jest taka sytuacja. Jak masz łóżko przy ścianie, prawda? I ściana jest po lewej stronie, to zawsze wstajesz z takiego łóżka, musisz wstawać, prawda? Prawą nogą. I wyjątkiem od tej sytuacji jest tylko nasz Jarosław Kaczuzelski. On, pomimo że ścianę ma po lewej stronie łóżka, potrafi wstać lewą nogą. Jak to robi? Otóż wieczorem po prostu zabawia się ze swoim przyjacielem, prawda, kotem i na różne sposoby się, prawda, bawią i tak, i śmiach, prawda, i zasypia z głową, o wow, ale mnie coś poszczyknęło, i zasypia z głową w nogach. I wtedy jest sytuacja, kiedy właśnie Jarosław wstaje lewą nogą. Jak to można poznać? To można było poznać w wiadomościach, ponieważ przyszedł wtedy do Sejmu, wyrzucił wszystkich wiceministrów i sam się ogłosił wiceministrem. A mówię wam to wszystko po to, bo właśnie mi taki paradoks przyszedł do głowy, że jeden dziadek zasypia z głową w nogach, nie? A my wszyscy budzimy się z ręką w nocniku. Łukasz! Co? Już idę. Jezu, żeby tyle nerwów o jedną głupią skarpetkę, naprawdę.